Tak, widać. Bardzo się cieszę. Dzień dobry Państwu, więc ja poniekąd będę kontynuował wątek, który rozpoczął Pan Aleksander, to znaczy chciałbym opowiedzieć trochę o nieoczekiwanych efektach. Na ekranie w tej chwili widzicie wczorajsze rozporządzenia, właściwie informacje o wczorajszym rozporządzeniu, czyli znowu zostały zawieszone zajęcia, znowu przechodzimy na zdalną edukację. No i w sumie moja dzisiejsza opowieść to będzie opowieść o tym, co łączy te dwa obrazki, czyli no, rozporządzenie z 11 marca 2020, kiedy po raz pierwszy przeszliśmy do, na ten tryb zdalności, no i tych skaczących osobników, a właściwie uczestników dwóch różnych konferencji. Otóż parę słów o mnie. Ja nazywam się Michał Wiktor Żmijewski i tak naprawdę z edukacją mam niewiele wspólnego, to znaczy na co dzień prowadzę firmę w branży IT, a tak zwany software house, ale właśnie od jakiegoś czasu na tym zdjęciu także oprócz mnie tutaj ja jestem w tym pośrodku z liczbą i, a oprócz tego na tym zdjęciu też są moje dwie córki i to właśnie one tak naprawdę wciągnęły mnie do tego świata edukacji ponownie, bo wiadomo, jak każdy przeszedłem przez tryby edukacji za młodu, a potem szczęśliwie albo nieszczęśliwie opuściłem i wróciłem wraz z dziećmi. Jednocześnie ten powrót to właśnie była próba pokazania, że no, ten świat nauki, zdobywania wiedzy może być ciekawy i tak zrodziła się konferencja Koderek. Na tym zdjęciu Państwo widzicie wolontariuszy, którzy dotrwali do 9 godziny konferencji, która jeszcze w zeszłym roku stacjonarnie się odbyła. To jest resztka wolontariuszy, bo tak naprawdę w całą organizację konferencji było zaangażowanych ponad 100 wolontariuszy, a uczestników było ponad 800. Celem konferencji było przybliżanie właśnie świata nowych technologii, ale to był początkowy cel. Już dosyć szybko, bo już było 6 edycji tego typu konferencji, tak naprawdę zaczęliśmy się skupiać i też prowadzić dialog albo rozmowę na temat tego, jak może wyglądać edukacja. No właśnie, bo jak zapewne dla wszystkich jest to dosyć znane uczucie, wszyscy narzekamy na edukację, tak? Czy to rodzice, nauczyciele, uczniowie, obserwatorzy, którzy szczęśliwie albo nieszczęśliwie już odeszli od tej edukacji, no i też osoby, które tak naprawdę muszą się mierzyć z efektem systemu edukacyjnego, czyli zatrudniać osoby wychodzące z tego całego systemu. Mówimy o tym, że jest potrzebna zmiana, ale oczywiście za chwilę się pojawia ale, no bo jest wiele powodów, żeby powiedzieć, że no jednak nie jesteśmy w stanie zrobić, tak, to o czym mówił Pan Aleksander, tak, szukamy rozwiązania, a nuż może jeszcze pojedziemy w ten sposób, jak jest, w sumie zawsze tak było, dobrze, jakoś wiele osób dosyć dobrze skończyło w tym systemie, więc czy na pewno warto to zmieniać. Z drugiej strony jest mnóstwo inicjatyw, co miałem okazję właśnie doświadczyć przy okazji organizowania konferencji Koderek, które są bardzo fajne, no, bardzo wartościowe, ale mocno, znaczy nie mają siły oddziaływania takiego powszechnego. Są to dosyć lokalnie nastawione działania i nie ma działań, które w jakiś sposób integrują te poszczególne wysiłki na taką globalną, powszechną zmianę. No właśnie, też oprócz, że tak powiem, organizowania konferencji Koderek, jestem zaangażowany w prowadzenie szkoły społecznej jako członek zarządu. No i miałem okazję doświadczyć tego od drugiej strony, tak, czyli zobaczyć, jak faktycznie funkcjonuje szkoła i jak wiele jest tych słupów zależności, jak bardzo trudno jest, nawet jeżeli ma się ochotę i chęci i zapał, no, zmienić cokolwiek, bo za chwilę okaże się, że coś nas przywiązuje. I taki moment, w którym coś znacząco można było zmienić, to było właśnie to rozporządzenie z 11 marca 2020, kiedy przeszliśmy do nowego świata. Całkowicie gwałtownie nieprzygotowani i nagle się okazało, że te wszystkie słupy zależności zaczynają się jakoś tak rozpadać, zaczynają być cięte przez, że tak powiem, efekty pandemii. No i największy ból, który myślę, że podstawowe skojarzenie, jeżeli chodzi o świat edukacji z tego czasu, no to jest zdalna edukacja. I to bardzo negatywnie często kojarzona, jeżeli chodzi o taki powszechny odbiór. Był to duży ból głowy. Większość problemów, które się pojawiło w szkole, to brak dobrej komunikacji, zerwana komunikacja tak naprawdę z uczniami, z rodzicami. To też przerażenie nauczycieli, jak oni w tej chwili będą oceniać uczniów, w jaki sposób będą przeprowadzać testy. To były podstawowe problemy. Jak będziemy realizować podstawę programową? Tak się złożyło, że łącząc to moje wcześniejsze doświadczenie i także zaangażowanie
w firmie, tak, w której od dawien dawna pracujemy po prostu w systemie zdalnym. Zaangażowałem się wraz ze swoim zespołem w przeprowadzanie szkół na tą zdalną edukację. I tam skupialiśmy się na tym, żeby przede wszystkim przejść przez proces, tak, czyli usprawnić komunikację, skupić się na tym, w jaki sposób pracować zdalnie, a nie jak realizować podstawy programowe. Dopiero po jakimś czasie, tak, jeżeli te tryby pracy nam zaczynały wychodzić, przechodzimy do realizacji programów. Tak. No i właśnie, te szkoły, a ja w swoim dorobku mam przeszkolonych ponad 1000 nauczycieli i też to jest ponad 6000 uczniów, którzy przeszli ten tryb zdalny. To bywało różnie. W różnych szkołach oczywiście te efekty tej pracy kończyły się różnie, ale było dużo przestrzeni, dużo szkół, w których tak naprawdę te przejście na zdalną edukację pozwoliło wyjść z pewnych schematów, zobaczyć nową szansę i skorzystać z tej szansy w mniejszy lub większy sposób. Dla mnie ten czas, który mamy za sobą i w którym jesteśmy w trakcie, jest tak naprawdę nowym otwarciem, nową szansą na to, żebyśmy zaczęli płynąć na takiej właśnie fali. Tak, na fali, której być może ona się wydaje trudna, ale ona może dostarczyć nam wielu pozytywnych emocji i wprowadzić zmianę w tej edukacji. I no właśnie, pojawiła się jakby z tych doświadczeń wdrożeniowych i też z rozmów z różnymi dyrektorami, nauczycielami, no pojawiła się taka potrzeba, że nie kończmy na tym, nie wracajmy we wrześniu, tak? Tutaj mówię o działaniach, które zrodziły się pod koniec roku szkolnego zeszłego, żebyśmy nie zawieszali tego na kołku, tak żebyśmy popłynęli dalej i wykorzystali ten potencjał, który się zrodził. No oczywiście zawsze się pojawiają pytania, czy jesteśmy gotowi, tak? Czy aby na pewno nie warto poczekać, bo w tej chwili znowuż nie wiadomo, co będzie za chwilę, znowuż przechodzimy, patrząc z tej obecnej perspektywy, na edukację zdalną, więc musimy gasić te pożary bieżące. A więc tu podkreślam, te działania, o których będę mówił za chwilę, to nie są działania, które są reakcją na chwilę obecną, na obecny kryzys. Tak? To są działania, które wynikają z tego kryzysu i tak naprawdę są nowym podejściem do tego, w jaki sposób możemy realizować tą edukację. Więc podstawowe pytanie jest takie, a co jeśli nie będziemy nigdy bardziej gotowi? Tak? Wciąż będziemy trzymać się tej gałęzi i nie zaufamy aniołom. Tak? A więc odpowiadając sobie na to pytanie, że zawsze możemy czekać, ale może nie warto, bo powstała inicjatywa, która się nazywa Hybrydowa Szkoła i właśnie teraz w telegraficznym skrócie będę chciał Państwu przybliżyć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę chodzi o wykorzystanie tego potencjału, który dało się zauważyć. Miałem okazję zaobserwować to patrząc, jak wygląda edukacja moich córek, tak, w jaki sposób uzyskały autonomię w prowadzeniu swojej edukacji, w jaki sposób zaczęły kontrolować swój proces edukacyjny właśnie za sprawą tego, że nagle przeszły do tego trybu zdalnego. Więc przede wszystkim pierwszy komponent to jest sposób, tak, wykorzystanie zarówno potencjału, który się kryje w zdalnej edukacji, jak i w tej stacjonarnej. O tym trochę powiem szerzej za chwilę. Druga rzecz to jest treść, czyli w jaki sposób uczymy i czego uczymy, tak? Czyli nie co, na co w tej chwili głównie kładzony jest akcent w szkołach, tak? Czyli jaką wiedzę trzeba przekazać i jakie punkty odhaczyć, a nie po co, tak? Czyli podstawowe pytanie, które najczęściej zadaję, jeżeli są tutaj wśród nas rodzice, to pewnie słyszą często od swoich dzieci, ale po co ja mam się tego uczyć? Tak? Po co mam się tego uczyć? Dla oceny, tak? I już potem wchodzimy w ten tryb, ocena, egzamin, dobre liceum, dobre studia, ale po co to wszystko, tak? I potem wychodzą albo osoby nieszczęśliwe z tego, albo po prostu takie idące dalej przez całe życie, szukając jakby kolejnych ocen w takiej czy innej postaci. No i wreszcie potencjał. To jest też rzecz najistotniejsza, czyli połączenie tak naprawdę tych wszystkich pomysłów, inicjatyw, możliwości instytucji w to, żeby dokonać jakiejś zmiany, stworzyć nową wartość. No właśnie, mówimy o edukacji zdalnej, edukacji stacjonarnej. No co nam daje edukacja zdalna? To jest całe mnóstwo narzędzi, rozwiązań cyfrowych, które pozwalają nam stacjonalizować ten tok nauki. To jest właśnie wspieranie tej samodzielności i no przede wszystkim nowoczesne metody nauczania, tak, które są też atrakcyjne a w odbiorze, tak lepiej dopracowane niż 45-minutowa lekcja w klasie, która często się opiera na sprawdzeniu obecności, sprawdzeniu prac domowych, krótkim wykładzie i następnie zadaniu prac domowych.
i zalety edukacji stacjonarnej, tak, czyli rozwijanie kompetencji społecznych, ta fizyczna interakcja, której bardzo brakowało osobom i uczniom w trakcie kwarantanny, to jest to budowanie fizycznych relacji rówieśniczych, które też możemy budować w przestrzeni wirtualnej, ale te fizyczne spotkania jest niezwykle ważne. No i to, co jest też bardzo istotne, no to jest tak naprawdę możliwość korzystania z tych wszystkich elementów, które daje nam edukacja stacjonarna, czyli z laboratoriów, z sal gimnastycznych, z tych przestrzeni, które no, nie mamy, że tak powiem, przed komputerem. Jeżeli chodzi o treść, tak, w tej chwili edukacja nastawiona jest głównie na to, żebyśmy przekazywali tą wiedzę, tak, nastawiamy się na wiedzę i zweryfikowanie, w jaki sposób ta wiedza weszła danemu uczniowi. Ale tak naprawdę w edukacji powinno chodzić o przede wszystkim o przekazywanie, uczenie tych kompetencji, tak, krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji, kooperacji, czyli to, co moim zdaniem i myślę, że wielu osób szkoła powinna uczyć, to jak się uczyć, bo my, zwłaszcza w tej chwili wychodząc do tego nowego świata, tak, który jest przed nami, który już w tej chwili trwa, to podstawową kompetencją jest to, że ja się nie lubię uczyć i druga rzecz, że ja umiem się uczyć, bo prawda jest taka, że tej umiejętności uczenia często szkoła nie uczy, a wręcz zabija. Kolejna rzecz to jest, w jaki sposób te rzeczy, które są nam potrzebne albo będą za chwilę potrzebne naszym dzieciom, są w tej chwili pokrywane tą podstawą programową. Tak, na ile umiejętności przyszłości faktycznie są tym pokryte tym, co się w tej chwili dzieje w szkołach. Moim zdaniem w sposób niewielki. To, o co chodzi w hybrydowej szkole, to indyscyplinarne podejście, to jest autonomia i decyzyjność, to żeby osoba, która się uczy, tak naprawdę ona w jak największym stopniu miała to poczucie samodzielności i poczucie decyzyjności, czego się uczy i dlaczego, tak? Czyli bierze odpowiedzialność za swój rozwój. Uczymy się na błędach, tak? To jest najlepsza metoda uczenia się, czyli dozwolenie do błędów, co tak naprawdę w tej przestrzeni takiej powszechnej w tej chwili jest, no, za to jesteśmy karceni, tak? Nie możemy robić tych błędów. No i wreszcie zdobywamy kompetencje, a nie zaliczamy, tak? Czyli nie zaliczanie ocen, jakichś kompetencji. No i łączenie potencjału, tak? Tutaj mówimy zarówno o potencjale, który kryje się w tej edukacji takiej powszechnej w szkołach. Mówimy tu o instytucjach edukacyjnych, o, nie wiem, przestrzeniach coworkingowych, które też można wykorzystywać, w bibliotekach, tak, w małych miejscowościach, wszelkich innych instytucjach, które możemy zatrudnić do tego, żeby de facto stworzyć nową wartość. Przykładem może być działanie na zasadzie takiej, że w małej miejscowości zasilamy w kilka komputerów bibliotekę i jest bibliotekarz, który pilnuje uczniów zebranych w ramach jakiejś salki w tej szkole, w tej bibliotece i uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez jakiegoś fajnego, wybitnego naukowca, matematyka, tak, polonistę z zupełnie innej części Polski, tak? Łączymy te potencjały. No właśnie. Łączymy potencjały. Tutaj na tym zdjęciu Państwo widzicie początek konferencji i zwyczajem tej konferencji jest zawsze, że próbujemy zapalić lampkę. Otóż jest taki startup Paging, który się nazywa Paging. Twórcy tego startupu wymyślili płyty chodnikowe, które czerpią energię z naszego chodu. No i ten podskok, który tutaj mamy okazję oglądać na tych zdjęciach, generuje energię, która pozwala zasilić taką lampkę biurkową przez godzinę, dwie świecenia. Tak? Jeżeli jedna osoba miałaby pedałować na takim dynamie rowerkowym, tak, to musi godzinę pedałować. Tu dwa podskoki i mamy taką energię. O to właśnie chodzi, tak, żebyśmy wykorzystali potencjał różnych naszych działań, połączyli nasze działania, a dzięki temu otrzymamy nową wartość. Myślę, że zwłaszcza na tej konferencji, tak, to jest dosyć oczywisty efekt łączenia małych działań, tak, w jedno wielkie przedsięwzięcie. No i przede wszystkim chodzi o to, żeby być inspiracją, być takim trochę wirusem zmiany w tej całej przestrzeni edukacyjnej. Czyli stworzenie prototypu szkoły przyszłości kształcącej uczniów, nauczycieli i rodziców, tak, bo właśnie. Chodzi o to, że tak naprawdę ta przestrzeń musi być przestrzenią, w której my wszyscy się uczymy. To jest też moje doświadczenie z okresu pandemii, gdzie podstawą dobrego wdrożenia tej edukacji zdalnej było przywrócenie komunikacji i zaangażowanie całej społeczności w organizację tej edukacji, tak? I siłą rzeczy wszyscy przy tej okazji się uczyli. Każdy oczywiście innych rzeczy, ale to była wspólna nauka. No właśnie, małymi krokami do celu.
To, od czego zaczynamy, to oczywiście najpierw zbieranie tych różnych wszelkich pomysłów, które w tej chwili w różnych instytucjach, w głowach się rodzą, po to, żeby pod wspólnym mianownikiem zacząć budować coś, co będzie tak naprawdę jakimś działaniem interdyscyplinarnym, łączącym różne projekty w jeden projekt, na przykład budowa łazika na Marsa, tak, który przy tej okazji uczymy uczestników tego projektu wielu różnych kompetencji, ale zupełnie odwrócone jest tutaj, nie uczymy się jakichś poszczególnych fragmentów wiedzy, tak, tylko realizujemy jakiś wielki, spektakularny projekt, przy okazji zdobywając te poszczególne mniejsze kompetencje. To, od czego zaczynamy, to jest tak naprawdę wyjście i troszeczkę obejście systemu, który obecnie funkcjonuje, czyli oparcie się na edukacji domowej, ponieważ ona pozwala na większą elastyczność w realizacji tych programów. Jest mniej właśnie narzutu związanego z tym, co musimy w jakim wymiarze realizować. Chodzi o ostateczny efekt, więc w tym zakresie właśnie staramy się nawiązać współpracę z różnymi szkołami. Szkoła hybrydowa zaś skupia się na budowaniu programów edukacyjnych, na zbieraniu tych potencjałów różnych instytucji po to, żeby tworzyć nową wartość. Gdzie jesteśmy obecnie? No obecnie jesteśmy na etapie tworzenia zespołów. W tej chwili jest zespół organizacyjny, który to wszystko stara się ogarnąć. Mamy też zespół programowy, który właśnie wciągamy coraz więcej osób, które chcemy, żeby wspólnie wypracowały tą ofertę edukacyjną. No i wreszcie zbieramy też chętne instytucje, które chcą współpracować, tak? Więc szykujemy się do tej drogi. Jesteśmy ewidentnie na początku, kiedy ta cała organizacja tak naprawdę dopiero powstaje, ale mamy ambitne cele, zaczynamy od małych kroków. No i na koniec mojej prezentacji, bo chyba właśnie dobiega 15 minuta, mam prośbę i wezwanie do działania do Państwa. Zachęcam do wejścia na stronę hybrydowa.edu.pl. Też jeżeli zainteresowało Was to, co robimy, co chcemy robić i chcielibyście dołączyć do tego, po prostu napiszcie na kontakt @hybrydowa.edu.pl. Z chęcią nawiążemy współpracę. No i też opowiadajcie o tym działaniu. Tu znowuż, przede wszystkim, czym więcej instytucji, osób będzie w to zaangażowane, tym większa jest szansa na to, że odniesiemy jakiś sukces. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Tym bardziej, że to był na pewno pierwszy ten, teraz trochę się czujemy jak weterani, mam wrażenie od wczoraj, że dobrze jakoś to pójdzie ten kolejne 2 tygodnie może tylko. Natomiast wtedy pamiętam, nie ma szans.